was w pierwszym odcinku Lili i Unpacking z zielonymi nożyczkami. Ta seria i jej tytuł są inspirowane American and Play, jej starą serią Unpacking z różowymi nożyczkami, ponieważ ona odpakowywała, robiła unpacking z różowymi nożyczkami. A ja sobie robię z zielonymi. I tutaj mam dzisiaj 3 pet shopy z G4. Hati Lame, czyli Lame, z czapeczką z serii Gwiazdy Pets in the City, Bobra, Bluesiego Beavertona, Pets in the City, z serii sportowej, z tego mam też Tambin Strangford, z taką plakietką VIP-a. A tutaj mam z serii słonecznej Pets in the City, Żabkę, Frogi Larana. Są one dostępne w smyku. Najpierw odpakowujemy Hati Lame. Co ty myślisz, Lilusiu? Ja myślę, że te figureczki są bardzo ładne. Dobra, Lilusiu, więc odpakujemy. Musimy też tak odpakowywać, żeby nie zniszczyć opakowania. Bo jednak nie da się nagrać tego, jak odpakuję. Już rozpakowałam. Dużo roboty z tym było. Ale mam już 3 figurki. Hati Lama jest szara. Teraz będę recenzować jak Piro. Ma beżową grzywkę, morskie oczy, fioletowy nosek. Tutaj ma, jak wszystkie LPS-y, kod do skanowania w aplikacji. Według mnie to jest zły pomysł, ponieważ dzieci się wtedy smartfonują, a LPS-y ze starej generacji nie miały tego, bo wtedy jeszcze nie był tak powszedni internet. Teraz powrócono do tego i LPS G5 nie mają swojej aplikacji, a co za tym idzie, nie mają kodów. Dalej jest Bluesy Beaverton. Jest to jasny niebieski bób z czynną niebieską grzywką i bursztynowymi oczami. Ma on fioletowy brzuszek i niebieski ogon. Ojeju, co mi spadło. Jest on prześliczny. Natomiast Frogi Larana. Frogi Larana to żółta żabka z ciemnożółtymi plamkami. Ma zielone oczy. Pewnie zauważyliście, że do Hati i Bluesiego są dekobicy, a do Frogiego nie ma. Niestety. Wynika to z tego, że gdy odpakowywałam Frogiego, coś spadło, ale nie wiedziałam co. I okazało się, że to był lodzik Frogiego. Dowiedziałam się, że to lodzik dzięki filmikom jakiejś youtuberki o tym, czy stare LPS wrócą. Teraz to wkleję. Wkleję, tylko włożę. Czekajcie. Usunę się na chwilę z kadru. Widzicie tutaj Hati. Jest ona z zimnych krajów, a więc musi nosić czapeczkę z bąbelkiem. Chociaż